To spotkanie rozpoczęło się dla niebieskich fantastycznie. Już po 30 sekundach chorzowianie zdobyli gola. Przy piłce Arkadiusz Bąk, plasowany strzał i w pierwszej minucie jest 1-0 dla ruchu Chorzów. To był pierwszy gol tego piłkarza w europejskich pucharach i pierwszy gol dla ruchu Chorzów, dla Arkadiusza Bąka. Mimo tego, że chorzowianie mieli jeszcze w tej części gry wiele sytuacji do zdobycia bramek, do przerwy utrzymało się ich jednobramkowe prowadzenie. Wielokrotnie bramkarza Andrewa Mullinera zatrudniał najlepszy snajper niebieskich Mariusz Śrutwa. Tutaj trafił bramkarza w nogi. W tej sytuacji również zabrakło nieco precyzji. Goście zaatakowali tylko dwukrotnie. Najlepszą okazję do wyrównania mieli w 31 minucie, ale Andrew Morgan przegrał pojedynek z Piotrem Lechem. Trener Edward Lorenz, szkoleniowiec z reprezentacji młodzieżowej. Jakie wrażenia po pierwszej połowie meczu? No bardzo dobrze się zaczęło i obiecująco. Mocne uderzenie, pierwsza akcja i zaraz pierwsza brama. Było wprawdzie jeszcze parę pozycji dobrych do strzelenia bramek ze strony ruchu. No ale jakoś ta piłka nie chce wpaść do bramki. Ja myślę, że na pewno nie jest to mecz na jakimś super poziomie, ale myślę, że w drugiej połowie przeciwnik opadnie bardziej sił, trochę się rozluźni, musi się otworzyć trochę i to spowoduje, że no jeszcze co najmniej te 3-4 bramki zobaczymy. Walijczycy w zasadzie tylko dwukrotnie zagrozili bramce Lecha. Wydaje mi się, że są groźni, ale tylko w tych sytuacjach ze stałych fragmentów gry. Tak, no jest tu wyraźnie różnica w przygotowaniu motorycznym, w szybkości, wytrzymałości. Myślę, że im dłużej ten mecz będzie trwał, tym będzie lżej zawodnikom ruchu dojść do czystych pozycji strzeleckich. Najmocniejszy punkt gości to z pewnością bramkarz. No to co obronił te dwa strzały, jeden chyba Bąka, a drugi też Bąka, tylko że Arka Bąka, no to jest rewelacja. Pierwsza połowa chyba zdecydowanie najlepsza w wykonaniu Mirosława Mosura. Mnie osobiście bardzo podobał się ten piłkarz na lewej stronie. Tak, szkoda tylko, że jest bardzo mało zatrudniany i szczególnie myślę, że to Jurek zwrócił uwagę, bo zupełnie niewykorzystana prawa strona, gdzie zawodnik, gdzie Gaca wchodzi do środka, niepotrzebnie zagęszcza. A Mirek no dużo więcej razy mógł być zatrudniony przez partnerów, gdyby z nim grali więcej jeszcze. Pierwsza połowa meczu ruch Lenza Freight za nami. Opinię poprosimy znanego niegdyś naszego napastnika Andrzeja Szarmacha. Jak podobało się panu pierwsze 45 minut tego meczu? Nie no, mecz jest bardzo dobry, żywy. Obie drużyny chcą wygrać ten mecz. Ruch bardzo dobrze rozpoczął w pierwszej minucie, strzelili bramkę na 1-0. No teraz starają się przede wszystkim utrzymać wynik, no i strzelić następne bramki. Jest możliwość, myślę, że w drugiej połowie padnie dużo więcej. Kilkakrotnie Mariusz Śrutwa głową próbował zaskoczyć walijskiego bramkarza. Co zrobił źle? A może to bramkarz gości jest taki dobry, że wszystkie te strzały obronił? No to trudno powiedzieć, to już zależy od zawodnika, od sytuacji na boisku. No to nie ma lekarstwa. To trzeba mieć dokładną sytuację i wykorzystać. Jakby pan teraz był w szatni jako trener, co powiedziałby pan zawodnikom niebieskich? O, to jest od tego Jurek Wyrobek. On wie, co, jak przygotował tą drużynę do tego meczu i na pewno wie, co im powiedzieć. Ja nic bym nie powiedział, bo nie wiem, co, jakie założenia były przed meczem. Bardzo często oglądamy ostatnio pana na trybunach meczów tutaj na Śląsku, na meczach ligowych czy na spotkaniach pucharowych. Czy jest to tylko taka towarzyska wizyta, czy też może szuka pan jakiegoś piłkarza, którego chciałby pan ściągnąć do Francji? Jestem w tej chwili na Europie, wykorzystuję ten moment i staram się jak najwięcej jeździć po meczach, ponieważ interesuje mnie to. A tym bardziej, że no nie jeżdżę za daleko, akurat i są mecze na Śląsku, jest bardzo dużo drużyn. A mieszkam w tej chwili tutaj, także wykorzystuję ten moment i najbliższe mecze staram się obejrzeć. A kiedy wraca pan do Francji? W niedzielę kończy mi się urlop, także wracam do Francji. Ma pan jakąś drużynę prowadzącą? Jak pierwsza od bramki dla ruchu. Trójkąt Arkadiusz Bąk, Mirosław Bąk i Mariusz Śrutwa. I napastnik niebieskich wreszcie zdobywa swojego pierwszego gola w europejskich pucharach. Nieco pomógł mu przy tej bramce walijski obrońca, ale liczy się to, że po 46 minutach chorzowianie prowadzili 2-0. Trzeci gol jest autorstwa Arkadiusza Bąka. Zdobywa on w ten sposób swoją drugą bramkę w tym spotkaniu, a trzecią dla chorzowskiego ruchu.
Po godzinie gry jest 4-0. Ponownie przy piłce Śrutwa, który idealnie podaje do Mirosława Bąka. 4-0 dla niebieskich. Nikt nie miał wątpliwości, kto jest lepszy w tym spotkaniu i kto awansuje do pierwszej rundy Pucharu Zdobywców Pucharu. Nie minęły 2 minuty. Ponownie w roli podającego Mariusz Śrutwa. Mirosław Bąk, ładny, techniczny strzał. I w ten oto sposób grający asystent trenera Wyrobka ustala wynik tego meczu na 5-0 dla chorzowskiego Ruchu. Gospodarze nie rezygnowali do końca, ale zabrakło nieco precyzji i szczęścia, tak jak w tej sytuacji Mariuszowi Śrutwie. W 75. minucie Walijczycy mieli jedyną właściwie w tej części gry okazję do zdobycia bramki. Faulowany przez Lecha na polu karnym Adrian Jones i sędzia tego spotkania podyktował 11. Piłkę na 11. metrze ustawił Andrew Edwards, ale Piotr Lech spisał się doskonale. Ruch wygrał z Lansam Fate 5-0.